Tu jest na schodku. Ale ma gulę. A, on tutaj poszedł, tak. Kurde. A tutaj jest ogon. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku wyprowadzamy się właśnie z naszego apartamentu, który dobrze znacie z ostatniego odcinka i przemieszczamy się do nowej miejscowości, Playa del Carmen. I ogólnie zobaczymy, jak tam wygląda taki apartament. Może będzie lepszy standard, może gorszy. Porównamy sobie to. Zapomnieliśmy Wam ostatnio powiedzieć, że za ten apartament za tydzień zapłaciliśmy $350. A ten, do którego teraz jedziemy, kosztował tylko $150. Więc sprawdzimy, czy standard będzie o połowę mniejszy. A, jeszcze to, co zapomniałem Wam powiedzieć, to ogólnie coś, czego nie widać, a czuć w tej toalecie, to smród kupy pod prysznicem. Nie wiem, jak to jest, ale tak jest. Więc ciężko trochę tutaj wytrzymać. Ale trzeba przyznać, że po tygodniu pobytu tutaj w Meksyku to już trochę się przyzwyczailiśmy do takiego standardu. Po prostu tutaj tak jest. Trzeba się przyzwyczaić. Im szybciej, tym lepiej. No dobra, jesteśmy spakowani. Walizka pęka w szwach. I jedziemy do Playa del Carmen. Zobaczymy, jak tam to wygląda. Dzisiaj mamy strasznie gorąco, chyba z 31 stopni. Ogólnie to zero wiatru i jest taka paruwa. A my musimy teraz autobusami się tłuc z tymi walizkami. Ale ogólnie to pewnie rzadko się widzi youtuberów, którzy podróżują z walizką. No ale nasz przypadek jest trochę inny, bo jedziemy na 3 miesiące do Ameryki, żeby kupić kampera i musimy mieć tam rzeczy do życia. Taki oto powód. Dla tych, co nas nie oglądają. Jedziemy. Z takich ważniejszych rzeczy to tym autobusem, takim najbardziej popularnym, R1 i R2. To R1 dojedziecie do dworca i on leci tutaj tak bliżej linii brzegowej, a R2 jedzie w stronę Walmartu i tak bardziej w centrum. Okej, to jeszcze póki czekamy na autobus, to przejdziemy się tutaj okolice centrum i pójdziemy do takiej najlepszej restauracji, którą znaleźliśmy. El Rinconcito del Pueblo. I zjemy znowu sobie tacosy z krewetkami. O, tak to wygląda. Ale dopiero się otwierają, chyba od 12 zaczynają. O, ale już otwarte. Fajnie. Nikogo nie ma, ale ostatnio jak tu jedliśmy, było wszystko fajnie. Hoppa! No, to jest ta restauracja, co nas ostatnio chcieli na 50 pesos oszukać. Ale obiecaliśmy im, że bardzo nam smakowało i przyjdziemy tutaj drugi raz. No i jesteśmy. Jest bardzo fajnie. Ale pierw pójdę umyć ręce. Pokażę Wam coś ciekawego. Tak wygląda kran. Tak się myje ręce tutaj. Proszek do prania. I jakoś to idzie. W prawie każdej knajpie, w której byliśmy, dostawaliśmy na przystawki nachosy z dodatkami. Tutaj mamy akurat sos, nie wiem z czego jest, ostry. I tu jakaś taka mieszanka warzywna, też oczywiście ostra. No i jest jedzonko i spora porcja. Polecamy tą knajpę z całego serca. Bardzo fajnie i tanio. Tylko uważajcie, żeby Was nie naciągnęli. No to idziemy teraz na dworzec. Fajne jest to, że ta knajpa jest bardzo blisko tutaj dworca, więc już z buta przejdziemy się ten kawałek. Za te danie, co widzieliście, zapłaciliśmy 300 pesos, czyli 54 zł. Za chwilę odjeżdżamy do Playa del Carmen. Koszt 45 pesos. To są jednak takie małe busiki, ale odjeżdżają co 10 minut praktycznie. I duży bagaż można zostawić z tyłu.
45 pesos, czyli jakieś 10 zł za osobę. A co jest? No to jesteśmy w Playa del Carmen. Podróż spoko, godzinka 15. Trochę korków było, ale jest klimatyzacja, było całkiem spoko. Tylko kierowca jeździ trochę jak wariat, ale luz. Idziemy szukać taksówki i taksówką do naszego hotelu. Dogadaliśmy się z panem, że zapłacimy 45 pesos za 13 minut jazdy do naszego nowego apartamentu. No i jesteśmy. Taka oto okolica nam się trafiła. Tam już niedaleko będzie morze. A teraz razem z nami zobaczycie ten apartament. Zrobimy takie nasze pierwsze wrażenie. Zobaczymy, jak to wygląda. Taki przedsionek tu jest. Fajnie. Ładnie to wygląda. Na razie jest wszystko ok. A który numer, Ewa? Dwa. Dos. To tutaj. Jest kamera. Czujemy się bezpiecznie. Hello, welcome. O! Dobra, odsłonimy okienko. Ej, nie jest źle. Trochę dziwnie, bo sypialnia połączona z pokojem gościnnym, ale na powitanie dostaliśmy tutaj ciasteczka Airbnb. Jest kuchnia. Przyjemny zapach. Tylko światła mało. Zapalmy więcej światełek i odpalmy klimę. To działa. Zobaczmy lodóweczka. O, tym razem jest odpalona. W tamtym mieszkaniu było tak, że jak otworzyłem tą lodówkę, zwłaszcza zamrażalnik, to tak capiło i w ogóle była ciepła. W środku muszę sobie ją uruchomić. Jest woda, świetnie. O, odpaliłaś coś? Bo tutaj się świeci. Klimatyzacja. Ekstra. Ale jest telewizorek. Jest internet. Co z tą lampką? A, jest po prostu niepodłączona. No, działa. Zdecydowanie skrócę. Lepiej, nie? Jest. Nie śmierdzi w kiblu. Słuchajcie, to jest też najgorsze. O, jeszcze zobaczmy łazienkę, bo jeszcze nie byliśmy w łazience. Dwa ręczniki. O, dwa ręczniki i to takie ładne. Tamte były poszarpane. Jak tutaj przy zlewie. Lepiej. No lepiej. O, woda z normalnym ciśnieniem. Tam ledwo co to leciało. Kibelek. Bożo. Jest dobrze. To za co my tam płaciliśmy? To też nie jest źle. Tu zdecydowanie lepiej niż tam. Pamiętacie? Ej, jest dobrze, a jest o połowę taniej. Jednak lokalizacja i Cancun chyba. To jest ta różnica. No tak, i tam. Tutaj najbliższa lokalizacja nie jest zbyt ciekawa, a właściwie po cienku to bym bała się stąd wychodzić. No, przejeżdżaliśmy przed chwilą taksówką, to normalnie takie slumsy. Ludzie sobie leżeli na ulicy. O, masakra. No, ale. Nad morze mamy blisko, nie ma co prawda tego tarasu takiego super i jak tam i baseniku, ale też jest fajnie, też jest ciekawie na zewnątrz. Jeszcze zobaczmy, co tutaj mamy. A, i tutaj inne apartamenty jeszcze. No, no ale jest taki tarasik. Dobra, to jeszcze może kuchnia, zobaczmy co tam w kuchni. Trochę sprzętów, mikser, ekspres, jest czajnik, dużo lepiej kieliszki. Normalne kubki, a nie jakieś tam plastiki. Nie, zdecydowanie lepsze wyposażenie. Fajnie. Myślę, że będziemy zadowoleni bardziej. 30 stopni prawie w środku. 70% wilgotności. My się rozpakowujemy i powoli musimy zacząć zabierać się za ogarnianie kampera. Trzeba poszukać kampera, podzwonić i ogarnąć te tematy. Z samolotem i tak dalej. Więc chyba na dzisiaj to koniec. Jutro
Pewnie będzie sobota, to pójdziemy gdzieś na plażę i spróbujemy tutaj trochę pozwiedzać. Więc do zobaczenia, do jutra. No a teraz zrobimy takie jakieś eleganckie przejście. Siemano, jest kolejny dzień, nowy dzień i właśnie jest godzina 7:07 i właśnie wychodzimy z domu. Wczoraj jeszcze byliśmy tutaj na mieście się przejść i załatwiliśmy sobie kolejną wycieczkę fakultatywną. Tym razem jedziemy zwiedzać Czeczenicę, cud świata. Z takich ciekawszych rzeczy to udało nam się nieźle wynegocjować cenę. Wstępna cena, która była na jednym stoisku, to było $95 za osobę. Więc oczywiście nie wzięliśmy tego, poszliśmy do innego stoiska. W innym stoisku udało się już wynegocjować 75, a nawet schodził do 70. A na koniec poszliśmy do trzeciego stoiska i wynegocjowaliśmy $50 za osobę. Słuchajcie, super cena. Więc za stówkę w dwójkę jedziemy teraz właśnie do Czeczenicy. Tutaj musimy się przedostać tylko do takiego hotelu, 5 minut. Odbierze nas minibus i 2 godziny drogi, niestety, i jedziemy. Z takich dodatkowych rzeczy, co tam będzie, Ewa, z atrakcji? Pływanie w cenocie i jeszcze odwiedzimy jedno miejsce, którego nazwy niestety nie pamiętam. No, ale pokażemy wam to na pewno za chwilę. Dobra, to ruszam. Siódma 10 i pada deszcz. I to całkiem mocno. Ale co to za deszczyk? Gdybyśmy mieli własny samochód, to pewnie zorganizowalibyśmy sobie samemu taką wycieczkę, ale nie mamy za bardzo czasu. Tutaj jesteśmy tylko tak naprawdę przejazdem w Meksyku. No, korzystamy z tych wycieczek takich zorganizowanych. No to po 5 minutach przesiadamy się do chyba większego busa. Do większej ilości turystów. Porsche? I can show you something. Like cash or credit or debit card to do your shopping right here because we're gonna visit the cooperative of these people right here. Jest godzina 11:46. Dopiero co dojechaliśmy. Cała podróż trwała ponad 4 godziny. Ale ogólnie nie było tak źle, bo mamy fajnego przewodnika, który opowiadał bardzo dużo fajnych ciekawostek odnośnie Majów. Dojechaliśmy do takiej pierwszej miejscowości, gdzie poznamy trochę właśnie kulturę Majów. To jeszcze nie będą te piramidy, tutaj chyba zjemy jakiś posiłek. Będziemy rozmawiać z jakimś szamanem podobno. Potem dopiero będziemy jechać do Czeczenicy. Ewcia, co tam ciekawego dowiedziałaś się o kulturze Majów? Że wynaleźli cyfrę 0. Mają 17... kalendarzy. W trakcie tej podróży też tutaj nasz przewodnik zachęcał do kupywania sobie takiego kalendarza z wydrukowaną, a raczej namalowaną, tak? Chyba to będzie namalowane. Ręcznie malowany kalendarz z własną datą urodzenia. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kosztuje to $25. No to jesteśmy po spotkaniu z szamanem. Trochę nie dało rady tam nagrywać, bo ładował nas energią i ogólnie musieliśmy trzymać takie totemy w dłoniach, które wybrały nas. O, to są te totemy. I ogólnie one zmieniają kolor, jeżeli są dopasowane z twoim ciałem. Ogólnie fajna ceremonia, fajnie to wyglądało. No i ogólnie taki totem można sobie później kupić. To o to, żebyśmy byli oczyszczeni ze złej energii przed wejściem na Czeczenicę. Aha, no właśnie. Tak opowiadał nam ten pan. Ale ogólnie tutaj też są fajne rzeczy do kupienia. Jak zobaczycie zaraz. Zobaczcie, no. Takie typowe, fajne, meksykańskie wyroby, własnoręcznie robione podobno, więc naprawdę dobrze to wygląda, porządnie. Fajne te chusty też są, hamaki.
i zaraz idziemy do bufetu jeść. Naprawdę dobrze to wygląda. Ciekawe jaka jest cena. Nie wiem. Kupiłam sobie taką figurkę, która ma właściwości chroniące. Idę teraz do szamana, żeby mnie połączył z tą figurką. A tam szaman łączy kogoś już innego z inną figurką. Zobaczmy, jak będzie łączył Ewę. Trzymasz? O, tutaj widzę prawdziwych szamanów. No to idziemy teraz jeść. No dobra, tutaj jest zdecydowanie spokojniej. Zobaczcie, kolejka nie jest duża. Nie jest tak dużo ludzi, tłoczno nie jest. Zaraz zobaczymy, co mają do jedzenia. Ale podobno coś bardzo smacznego. Tak opowiadał w autobusie. Tacos a la pastor. To wygląda ciekawie. Bo jest też z ananasem. Tutaj jakimś. A ananasa nie dostaliśmy. Cebulkę. Jedzonko wygląda przepysznie. Jemy. No i pojedzone. Dobre jedzenie. Jakoś to im się wszystko kręci, ale wszędzie próbują tutaj jakieś napiwki od siebie wyciągnąć. Na przykład na wejściu do tej restauracji stali sobie ci fajni, pomalowani tubylcy. I można było sobie zrobić z nimi zdjęcie, ale oczywiście kazali ci wrzucić coś tam do koszyka. I wręcz tak nawet nachalnie, bo pierw mówią, że niby tylko napiwek, a my akurat w tym momencie nie mieliśmy drobnych, więc stwierdziliśmy, że nie wrzucimy. To koleś się upominał, no ale... Teraz na przykład tutaj mamy ten bufet załatwiony, który też jest darmowy, no ale napiwki nie są wliczone, więc przyniósł pan tutaj takie pudełeczko i chciałby, żebyśmy mu wrzucili napiwek. Przy toalecie napiwki. Przy degustacji alkoholi, tam na wejściu też takie były napiwki. Typowo zrobione takie rozwiązanie pod turystów z Ameryki. Oni są po prostu do tego przyzwyczajeni, że płaci się napiwki, więc pewnie ludzie dają się nacieć na to i płacą. Ale teraz już wiemy, dlaczego też tak tanio nawet sprzedał nam tą wycieczkę ten człowiek, bo wygląda na to, że to nie jest istotne, ile on weźmie za tą wycieczkę, bo dużo ludzi nawet jak weźmie, przyjedzie tutaj na tą wycieczkę za mniejszą kwotę, to i tak wiedzą, że sporo turystów zostawi dużo kasy tutaj na miejscu. Na przykład kupując pamiątki za 123 zł, typu totem albo coś innego. Albo na przykład kalendarz. O właśnie, jeszcze za chwilę zobaczymy kalendarz Ewy, jej datę urodzenia. Poznacie jej datę urodzenia, ale w systemie, można powiedzieć, binarnym, bo tak nam wytłumaczył to nasz przewodnik. To jest troszeczkę coś innego niż system binarny, ale zasada jest dosyć podobna. W ich systemie liczbowym jest tak naprawdę tylko kropka, kreska i taka muszelka, tak? No, trzy znaki. I mogą na podstawie tego stworzyć każdą dowolną liczbę, jaką chcecie. No, nie będę wam tego tłumaczył. Jak przyjedziecie na tą wycieczkę, to pan wam wytłumaczy. To sami się... Tak, sami się dowiecie. Ale naprawdę ciekawa sprawa. Dobra, to po odbiatku idziemy odebrać kalendarz Ewy. Zobaczmy, jak to wygląda. Ewa jest here. Co tam masz? Pokaż. Kalendarz Majów. Kalendarz Majów. To jest... namalowane. Według horoskopu maj jestem jaszczurką. Jesteś jaszczurką. A widzisz, a widzieliśmy jaszczurkę w Cancun. Pełno jaszczurek widzieliśmy w Cancun. No, to prawda. Aha. To jest moja data urodzenia. To jest data urodzenia Ewy według kalendarza Majów.
Jeśli ktoś z Was potrafi to policzyć, to może się dowiedzieć, jaka jest data. I tutaj też jest jakiś przewodnik po tym, jak to czytać. Jak to czytać? I tu jest taki manual chyba, nie? Teraz taki toalet wnosiliśmy i przynieśli nam nasze buteleczki. Przed wyjściem z autobusu nam zrobili takie zdjęcie. Teraz już wiadomo, po co to zdjęcie było. Okay. 320 dolarów. Można sobie kupić takie coś. And also let me introduce myself. I'm Gerardo, Jerry. I'm gonna stand with you, get information about Czechenica. We need to stand with me all of time. No to jesteśmy tutaj w tym Czechenica. W końcu dojechaliśmy. Godzina 14. I zaczynamy zwiedzanie głównego obiektu. I właśnie naszym oczom ukazuje się piramida. Chichen Itza jest prekolumbijskim miastem założonym przez Majów. Najintensywniejszy jej rozwój przypada na X i XI wiek. Najbardziej reprezentatywną budowlą w mieście i obecnie jednym z nowych cudów świata jest świątynia Kukulkana, która jest pełna astronomicznych symboli. Nazwa Chichen Itza oznacza źródła ludu Itza i ma związek ze zbiornikami wodnymi, cenotami, które są na terenie miasta i były używane przez Majów w celach sakralnych. Przyczyna upadku cywilizacji Majów do dnia dzisiejszego jest zagadką dla naukowców. Yangolos isosceles light and shadow showing come. Our God is came here. Słyszeliście? Ale fajne akustyczne echo. O, patrz, kolejny jaszczur. Tak naprawdę, zobaczcie, jest tutaj całkiem pusto, jak na praktycznie sezon, można by powiedzieć. To właśnie zasługa pandemii, ponieważ miejsca i liczba osób, która jest tutaj wpuszczana, jest zdecydowanie mniejsza niż normalnie. Dzięki temu też to wygląda trochę bardziej naturalnie i nie trzeba się przebijać przez turystów, żeby zrobić sobie jakieś fajne foto z tego wszystkiego. Tutaj nasz przewodnik pokazywał nam zdjęcia, jak to wyglądało, kiedy otworzyli tutaj tę całą świątynię i po prostu na zdjęciach było pełno ludzi dookoła piramidy. Masakra. No to kończy się nasza przygoda w Chichen Itza. Bardzo fajnie nam przewodnik opowiedział wszystkie ciekawostki tutaj związane z tym miejscem. Warto sobie to posłuchać. Fajna sprawa, że ma się w takiej wycieczce zorganizowanej przewodnika już w cenie. Za chwilę ruszamy do cenoty, czyli takich naturalnych jeziorek, gdzie będzie można się ostudzić i wykąpać, bo dzisiaj jest tutaj 35 stopni. Bardzo ciężko wytrzymać. Słuchajcie, jesteśmy w ostatniej atrakcji, tak zwana cenotę. Jest to taki naturalny basen. Jechaliśmy tutaj 45 minut. Tak to wygląda. Nie ma czasu, mamy tylko 40 minut tutaj, więc idziemy się przebierać i skakujemy do wody. Ale robi wrażenie, trzeba przyznać, mega. I są jakieś fajne liny, można skakać do wody. I jesteśmy. O, ale czas. O ja. No jest petarda. Podoba mi się to. Zasymowa. O, ja. Ale tu jest genialnie. Teraz Ewa leci. Słuchajcie, zobaczcie, jak to wygląda. No, jedziesz.
Welcome to Jackass. Dobra, nagramy jeszcze raz Ewę. I o to chodzi. To jest najlepsze miejsce. Według mnie to najlepsza atrakcja tego wyjazdu. Uwielbiam takie naturalne właśnie rzeczy. Szkoda, że tak krótko i że już musimy jechać, ale zobaczcie, no to jest po prostu genialne. I jeszcze można pływać i skakać do wody. Tak wygląda wejście do tego cenote. Ekstra. No, stąd skoczyć to już by było coś. Ale ogólnie to jest najlepsza atrakcja, jaką do tej pory według mnie mieliśmy. Dużo zabawy, fun. Niesamowita woda, trochę zimniejsza niż w morzu, ale i tak super, właśnie fajna, taka orzeźwiająca. Szkoda, że tak mało czasu, ale naprawdę pływa się tutaj rewelacyjnie. Były takie malutkie rybki czarne, te skoki do wody. Szkoda, że te kamizelki trzeba mieć, bo bym z chęcią ponurkował sobie i zobaczył jakieś moje limity, nawet by można było sprawdzić, bo to jest fajne miejsce, gdzie masz od razu głęboko, a nie trzeba daleko odpływać. Pod tym względem to jest super sprawa do freedivingu, do jakichś treningów. Myślę, że tutaj pewnie dużo ludzi trenuje freediving. No cóż, podsumowując też przy okazji, to chyba to już koniec jest tej całej wyprawy. Teraz już będziemy jechać do domu pewnie i pewnie w domu będziemy około 20, bo 3 godzinki. Myślę, że jeszcze będziemy rozwozić tych ludzi, a my będziemy na końcu. No ale czas spędzony bardzo przyjemnie. Mega fajne rzeczy się dowiedzieliśmy, mega fajne rzeczy zobaczyliśmy, no i na koniec, jak dla mnie, wisienka na torcie, te skoki i tak dalej, super sprawa. Ogólnie, czy to jest warte polecenia, to zależy od Was, jak sobie spędzacie czas na takich wycieczkach. Ogólnie pewnie można by było zaoszczędzić sporo więcej czasu, gdyby się zorganizowało to samemu, miało się wynajęty samochód. Najwięcej spędziliśmy jednak czasu w autobusie. Jeżeli ktoś na przykład nie ogarnia albo mu się nie chce ogarniać tak wszystkiego samemu, to myślę, że to jest fajne rozwiązanie, szczerze mówiąc. Za niewielkie pieniądze mieliśmy naprawdę fajne atrakcje. No, to tyle chyba na ten moment. Do zobaczenia w następnym odcinku i trzymajcie się. Hej! In a minute I explain you about the church, it's a beautiful church, no? Se llama la Iglesia de San Gervasio. The name of the church is San Gervasio Church. Porque de acá, por el este, se llega a Jerusalén, de donde proviene la religión, ¿no? Ale zasuwa.